Co się dzieje z cenami gazu w Europie i czy możemy czuć się bezpieczni tej zimy? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż, ceny gazu w Europie są nadal dwukrotnie droższe niż przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, no ale sytuacja jest niewspółmiernie też lepsza niż rok temu. Jest zdecydowanie lepiej, natomiast trzeba też powiedzieć, że te ceny też nie mogą zbyt mocno spaść, ponieważ Europa konkuruje z Azją, jeżeli chodzi o dostawę gazu LNG i gaz LNG jest po prostu drogi ze względu na to, że trzeba go skroplić oraz trzeba go przetransportować. Natomiast przed wojną oczywiście ceny gazu w portach w Holandii były tanie ze względu na to, że też docierał tam gaz rosyjski, a ten gaz był zdecydowanie tańszy ze względu na to, w jaki sposób był transportowany, więc też trzeba pamiętać o tym, że ceny gazu nie mogą w Europie zbyt mocno spaść. Być może zauważymy spadek tutaj początkiem wiosny w okolice 20 euro za megawattogodzinę, ale te ceny na poziomie 30 euro za megawattogodzinę to też nie są złe poziomy. Natomiast były obawy o to, że te ceny będą zdecydowanie wyższe, natomiast okazuje się, że po pierwsze cały czas mamy relatywnie dobrą pogodę, biorąc pod uwagę to, jak sytuacja wygląda za oknem. Mamy oczywiście śnieg, ale z drugiej strony to nie są jakieś nadmierne mrozy, więc to zużycie gazu nie jest duże. A druga rzecz oczywiście to, że gospodarka nie działa w 100 czy w 120%. Cały czas mamy jakby ograniczenie zużycia gazu w niektórych przedsiębiorstwach ze względu na to, że ten gaz jest po prostu droższy lub przerzucenie się na inne źródła energii. I dlatego poziom magazynowania gazu w tym momencie w Unii Europejskiej spadł lekko poniżej 80%. Na połowę stycznia jest to naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że średnia z ostatnich 5 lat wskazuje na mniej więcej 65% wypełnienia magazynów, więc można powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, nawet pomimo tego, że trwają napięcia na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z tym, że wiele statków nie przepływa przez Morze Czerwone ze względu na to, że mieliśmy ataki bojówek Houthi na statki handlowe i ze względu na to wiele statków zdecydowało się na to, żeby obrać okrężną drogę. To oczywiście zwiększa czas dostaw, zwiększa koszty dostaw, ale jednocześnie też trzeba pamiętać, że te dostawy prędzej czy później do swoich jakby docelowych portów dotrą, więc tu nie ma jakby problemów, jeżeli chodzi o dostawy, tylko one po prostu dotrą później i dodatkowo oczywiście trzeba pamiętać, że mamy bardzo wysokie zapasy i na koniec tego sezonu grzewczego najprawdopodobniej wypełnienie magazynów wyniesie ponad 50%, więc można powiedzieć, że sytuacja energetyczna w Europie, jeżeli chodzi o gaz, jest bardzo bezpieczna. A jeżeli uwzględnimy efekt bazy, czyli ceny gazu przed rokiem, to jaki obecna sytuacja będzie miała wpływ na inflację w Europie? Cały czas obserwujemy ten efekt bazy bardzo pozytywny, czyli te ceny były jednak wyższe przed rokiem i jeżeli chodzi o inflację producencką, bo właśnie przede wszystkim ceny gazu czy ceny ropy wpływają na ceny producenckie i tutaj w Unii Europejskiej, w strefie euro, cały czas ta inflacja PPI jest ujemna, aczkolwiek jeżeli chodzi o dalszą część roku, to oczywiście ten efekt bazy będzie się zmniejszał, ponieważ też te ceny gazu w pewnym momencie w zeszłym roku sięgały właśnie takich niskich poziomów, więc myślę, że powinniśmy się przyzwyczaić do takiego zakresu cen gazu 20 do 40 euro za megawattogodzinę. O cenach gazu w Europie i ich wpływie na inflację rozmawiałem z ekspertem XTB Michałem Stajniakiem. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Jak zwykle pozdrawiam. Dziękuję również.